Dzień dobry, dzisiaj będzie marka JVC. Ciekaw jestem, jak Wam się ten producent kojarzy, bo od osób nieco starszych ode mnie bardzo często słyszę, że są to, że były to świetne telewizory, radioodtwarzacze, kamery. No właśnie, były. Ja z mojego świata wiem, że są to naprawdę świetne projektory, które w kinie domowym w zasadzie wyznaczają najwyższą możliwą jakość. I pomimo tego, że JVC nie jest bardzo znane na polskim rynku, to są tu także telewizory, tak jak ten, który stoi za mną. Jest to telewizor OLEDowy 4K o naprawdę wysokiej jakości, więc mam wobec niego bardzo wysokie oczekiwania. Ciekaw jestem, co ten telewizor będzie potrafił nam pokazać. Jeżeli Wy jesteście także ciekawi, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Maciek Turalski, witam Was w wideotestach. Na początek kilka ciekawostek. Telewizor OLED o przekątnej 55 cali, wyjątkowo cienka matryca, nowoczesny design, złącza HDMI 2.1, obsługa Dolby Vision i HDR10+. I wydawałoby się, że mówię o telewizorze z bardzo wysokiej półki, za którego trzeba będzie naprawdę słono zapłacić. A prawda jest taka, że w momencie nagrywania tego materiału jest to w zasadzie najtańszy 55-calowy OLED, jaki jest na rynku. Fajnie, co? Za cenę około 5,5 tysiąca złotych dostajemy 55-calowy ekran, OLED, wysoki kontrast, świetna czerń i wszystko to oparte o system Android. Okazuje się więc, że można zrobić telewizor, który będzie miał świetne parametry, wysokiej jakości ekran, no i zrobić go w takiej cenie, która nie będzie jeszcze zwalała z nóg. JVC LT55VAO9200. Tak dokładnie się nazywa ten model. Zobaczmy, co oferuje producent. Oferuje naprawdę dużo. Właściwie wszystko, co powinien oferować telewizor tej klasy, znajdziemy również w JVC. 100-hercowy panel OLED o wysokiej jasności. Rozdzielczość 4K. Tak jak wcześniej wspomniałem, zapewnia obsługę HDR10+ i Dolby Vision. Szeroki gamut kolorów, złącza HDMI 2.1, tryb gry oraz technologia Auto Low Latency Mode. Wszystko to okraszone technologią Android TV, która zapewnia dostęp do w zasadzie każdej aplikacji, jaką tylko wymyślono na technologię Smart. Co więcej, aby sterowanie było naprawdę komfortowe, producent dostarczył razem z tym telewizorem dwa piloty. Jeden to taki standardowy pilot, wiecie, z przyciskami do programów telewizyjnych, z wejściem do menu i tak dalej, taki standard. Drugi pilot jest nieco mniejszy, fajniejszy, bo nowocześnie wygląda, jest też biały, wyróżnia się. Jest to pilot, który został zminimalizowany właściwie do przycisków, które są niezbędne do sterowania funkcjami smart, do sterowania głosowego, po to, aby ktoś, kto korzysta w zasadzie tylko z aplikacji, miał zdefiniowany, łatwiejszy, wygodniejszy, mniejszy do tego pilot. Gdy mówimy o telewizorach OLED, bardzo często uczulam na to, żeby nie patrzeć na telewizor tylko przez pryzmat matrycy i producenta tej matrycy. No bo większość z nas prawdopodobnie wie, że matrycę OLED ciągle produkuje firma LG i no, większość producentów ma matrycę właśnie od LG. Wiele osób kojarzy to tak, że jeżeli OLED, no to LG, jeżeli LG produkuje, to na pewno LG robi najlepsze OLEDy. No, zrobienie matrycy to jest tylko połowa sukcesu, bo druga połowa to zrobienie dobrej elektroniki, która będzie w stanie odpowiednio zarządzać całym obrazem, odpowiednio go wyświetlić, przetworzyć i sprawić, żeby był jak najbardziej naturalny. Czyli podać do matrycy to, co najlepsze. No i właśnie, tutaj już nie jest to wszystko tak jednoznaczne, że jeżeli LG zrobiło dobrą matrycę, to na pewno ich telewizory będą najlepsze. Co prawda są świetne i naprawdę są tam modele niższe, wyższe i są także bardzo dobre modele, ale inni producenci też potrafią zrobić. I to coś naprawdę bardzo dobrego. JVC chwali się swoją elektroniką, która tutaj jest i która zarządza całym tym obrazem, który jest wyświetlany. To, co najważniejsze, to technologia MEMC, czyli proces zarządzający bardzo szybkim ruchem. Analizuje on na bieżąco każdą klatkę po to, żeby dorobić dodatkowe tak zwane półklatki albo klatki pomiędzy, aby szybciej też odświeżyć, aby to wszystko, co widzimy, było bardziej płynne. Czyli żeby sobie nie skakał żaden ruch, aby był po prostu płynniejszy. Technologia ta jest w menu, jest tam ta funkcja, można ją włączyć, wyłączyć, uśrednić i tak dalej. Ja osobiście najbardziej polecam oglądać w tym trybie średnim, ponieważ wtedy z jednej strony pierwszy, jak i drugi plan są zarządzane właśnie przez tę technologię i bardzo fajnie uśredniają coś pomiędzy płynnością a dokładnością. No bo wiecie, że zazwyczaj tak jest, że albo coś jest bardzo płynne, no to wtedy nie jest zbyt dokładne, albo jest bardzo dokładne i szczegółowe, to wtedy nie jest do końca płynne. Nawet najlepsze telewizory na świecie, najlepsze projektory nie potrafią sobie w 100% poradzić z jednym i drugim naraz. Dlatego takie uśrednienie wartości tego upłynniacza, czyli tej technologii MEMC, jest bardzo istotne do tego, żeby dobrze się oglądało i tutaj rzeczywiście to działa. Kolejną bardzo istotną funkcją jest microdiming. Microdiming też zarządza
jakością obrazu, tutaj chodzi dokładnie o kontrast. Ta funkcja może nam się kojarzyć z telewizorami LCD LED, z QLEDami i tego typu innymi modelami, ponieważ tam chodziło o przyciemnienie tego tylnego podświetlenia matrycy po to, żeby uzyskać lepszą czerń. Tutaj nie ma podświetlenia matrycy, no bo wiadomo, że w OLEDach każdy piksel po prostu sam świeci. Co robi tutaj technologia microdiming? Zarządza właśnie mocą świecenia tych pikseli po to, żeby nie było tak, że jest coś bardzo jasnego albo wyłącza piksel i jest coś bardzo ciemnego. To początkowo zarzucano OLEDom, że one robiły tak mocną czerń, że aż nie było widać detali właśnie w ciemnych scenach, bo wszystko robiło się czarne. Właśnie ta technologia microdiming ma zarządzać tym, żeby te piksele były możliwie najjaśniejsze, nieco ciemniejsze, nieco, wiecie, gradacja tego zejścia tonalnego po to, żeby nawet w ciemnych scenach było widać jak najwięcej szczegółów. I żeby czarny, ten prawdziwy, mocny czarny, na którym tak bardzo nam zależy w OLEDach, wyświetla się dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście w materiale to czarne jest. A kiedy jest tam jakiś detal, żeby jednak chociaż trochę podświetlił każdy z tych pikseli. Ta technologia microdiming tu działa, widać, że jest to OLED nowoczesnej generacji, widać, że nie brakuje tu szczegółów w czerni i świeci to naprawdę bardzo fajnie. Opowiem Wam jeszcze o moich wrażeniach z obrazu, ale to jest jeden z tych ważniejszych punktów, który w JVC sprawia, że tak dobrze się ogląda ten telewizor. Przyjrzyjmy się też temu telewizorowi z zewnątrz, bo tu też jest całkiem ciekawie. Oczywiście, jeżeli spojrzymy z boku, to matryca OLEDowa jest niesamowicie cienka. Tylko na dolnej jej części, z tyłu, wiadomo, jest włożona elektronika, więc ta obudowa jest nieco grubsza. Jeżeli chodzi o całość, to matryca postawiona jest na takiej nodze aluminiowej. Ta noga jest niesamowicie ciężka. Powiem Wam, że gdy targałem wręcz karton z tym telewizorem do siebie do domu i to jeszcze na pierwsze piętro, no to nieźle się spociłem i czułem się, jakbym był gdzieś tam 10-15 lat temu, gdy nosiło się jeszcze plazmy, które rzeczywiście swoje ważyły. Tutaj chodzi o tą nogę, która po prostu bardzo stabilnie ma trzymać telewizor w jednym miejscu, żeby to się nie przewracało, żeby żaden tam zwierzę, kot, pies czy coś tam nie szturchnął i nie wywrócił tego telewizora. Bardzo duży plus pod tym względem. Dodatkowo ta noga trzyma ten telewizor na jednym takim cokole, który jest obrotowy. Sami zobaczcie, ten telewizor możemy sobie obracać, no nie w 360 stopniach, nie wiem, 30-40. Jest to bardzo fajne, jeżeli ktoś ma jakiś szeroki salon, jeżeli ktoś ma salon z aneksem kuchennym, to może sobie wyregulować kąt, pod którym będzie patrzył, żeby było dla niego wygodniej. Ja sam z tego korzystam i doceniam taką prostą w zasadzie funkcjonalność, ale czasami niesamowicie potrzebną. No jeżeli ktoś wiesza taki telewizor na ścianie, to oczywiście tego nie ma. Pozostaje tylko bezramkowy ekran i na dole taka srebrna listwa, a na niej logo firmy JVC. Przejdźmy teraz do samego obrazu, bo mówiłem, że jeszcze opowiem Wam ogólnie o moich wrażeniach z tego telewizora. No to co tu dużo mówić? OLED jak OLED, świeci naprawdę ładnie, płynnie to wszystko wygląda. Delikatne są przejścia między różnymi kolorami, gradacja kolorów, ściemnianie, rozjaśnianie. To wszystko jest naprawdę na świetnym, bardzo wysokim poziomie. Pierwsze wrażenie, które odniosłem z tego telewizora, to to, że ma on taką charakterystykę bardzo ciepłą. I przyznam, że tutaj musiałem się troszeczkę pobawić ustawieniami, aby go zneutralizować, nawet w tym trybie standardowym, bo to, że w trybie film jest trochę cieplej, to zazwyczaj normalne. Niemniej, no trochę żałuję, że producent od razu nie ustawił tego nieco lepiej, nieco bardziej neutralnie. Ale wszystko możemy zrobić, bo menu, które tutaj jest bardzo bogate. I ja dosłownie, nie wiem, po 10 minutach uzyskałem obraz taki, jakbym chciał. A jestem przekonany, że po profesjonalnej kalibracji będzie jeszcze dużo lepiej. Niemniej, telewizor gdy trzeba, w trybie żywym, jest bardzo jaskrawy, mocny wręcz, uderza wręcz w oczy. W trybie standardowym jest nieco spokojniejszy, naturalny. I tak jak mówię, po małej ingerencji w ustawienia ten obraz z takiego właśnie ciepłego, tonalnego charakteru robi się bardziej neutralny. Tryb film to jest coś niesamowitego, bo wtedy ta czerń się robi bardzo mocna, ale jednocześnie przypatrywałem się, sami zobaczcie też na przebitkach, że dużo detali jest widocznych. W zasadzie jest to no, taka perfekcyjna ilość tych detali, które widać. Możemy dostrzec wszystko, co trzeba, wszystko, co jest na materiale, jeżeli materiał jest tylko wysokiej jakości, wysokiej rozdzielczości, a także w szerokim gamucie kolorów, no to naprawdę efekt jest wręcz piorunujący. Telewizor jest świetnym narzędziem po prostu dla kogoś, kto lubi usiąść wieczorem w ciemnym pomieszczeniu, pooglądać sobie filmy, zrobić z tego jednostkę do kina domowego.
No i oczywiście efekt HDR. Tutaj też możemy sobie nieco zmieniać charakterystykę tego efektu HDR. Może on być po prostu bardzo jaskrawy, bardzo żywy. Wtedy rzeczywiście każdą scenę jakiejś jasności, jakiegoś strzelenia światłami po oczach, jakiegoś mocnego oświetlenia, rażenia słońcem czy coś takiego widzimy jakby, no rzeczywiście to się działo. Naprawdę ten telewizor tak daje mocno tą swoją jasnością, ma tak wysoki kontrast, że no wow, efekt jest niesamowity. Jeżeli ktoś chciałby dłużej oglądać i jest bardziej wrażliwy na duże kontrasty, szczególnie duże naświetlenie prosto w oczy, to może sobie taki telewizor przełączyć w HDR, ale tryb filmowy czy tryb naturalny, który staje się bardziej stonowany i pomimo tego, że on nie traci wtedy HDR-u, bo cały czas ta czerń jest jeszcze mocniejsza, to nasycenie kolorów jest wysokie, to jednak ogranicza nam trochę tą mocną jasność, która niektórym może przeszkadzać, ale którą ja uważam za plus. Bo takie są realia, tak czasami rzeczywiście to wygląda i tak naturalnie można to zobaczyć na tym telewizorze. Moi drodzy, na koniec, to wszystko jest postawione na systemie Android TV. No, to jest prosta sprawa. Telewizor z Androidem i z dostępem do sklepu Play, z możliwością sterowania głosowego, to jest w zasadzie pełna opcja. Wszystko, co jest potrzebne, działa. I JVC udowadnia, że można zrobić telewizor, który nie będzie jakiś koszmarnie drogi, a będzie dawał naprawdę dużą satysfakcję, nawet dla tych, którzy są bardziej wymagającymi kinomaniakami. Ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!